pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 1 trzeciej. Liczba kul czarnych jest równa. Czyli mamy jakieś pudełko. W tym pudełku jest 6 kul białych, 6 białych i n czarnych, czyli n czarnych. Dobra, teraz tak. Losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 1 trzeciej, czyli mamy 6 kul białych przez 6 plus n wszystkich kul i takie prawdopodobieństwo to jest 1 trzecia. Mnożymy na krzyż, to razy to daje nam to razy to, czyli 3 razy 6 to jest 1 razy 6 plus n, czyli 18 to jest 6 plus n. 6 na lewą stronę, 18 odjąć 6 to jest n, n to jest 12. Odpowiedź D. Rozwiążmy.